To, że mi dawno zabierze, nie zabierze życia, to też jest dobrze, bo się podleczę. No, jeszcze raz. Ile tych prób będzie? Co jest grane? No przecież nacisnąłem w tym miejscu. Kurwa, zobaczcie, ile mi zjechała jedna mała kosa. Aż stówę, ponad. Kurwa. I zobaczcie, jak bym już w czas pokonał bossa, a tu jeszcze używałem tyle leczeń. No, udało się. I niepotrzebnie użyłem leczonko. Trudno. Świetnie, baza wirusów. Avast informacje. I teraz tak, ile ja mam leczeń? Tyle. No w sumie ta włócznia, którą teraz ja mam, czyli ta umiejętność, jest bardzo korzystna w walce z kolejnym bossem. A w sumie po co idę tędy, jak tam na początku jest save? No i pasowałoby nie używać żadnych leczeń, dlatego też użyłem, właśnie nie użyłem, tylko zdobyłem The Creature, żebym się leczył co sekundę. I my gdzieś jesteśmy. Jakaś nowa mapa, widzicie? The Abyss, czyli otchłań. No, w otchłani będzie przejebane. Ale dobrze, że teraz mam przynajmniej sejwik. No, na tego trzeba uważać. To nie było uczciwe zagranie. No chodź tu. Chyba wezmę toporki. No. Już nie żyjesz. No te ognie też są niebezpieczne. No i w sumie to będzie najlepsza umiejętność na nich, tych skoczków. Tamto mi nic nie zrobisz, człowieku. Zresztą co ja mówię, jaki człowieku? Ty jesteś demonem z krwi i kości. Flame Demon. O, już dwie dusze nowe zdobyłem. Szybko coś to zdobywam. A, i pewna rzecz, taka informacja. Możemy zdobyć taki pierścionek, który daje nam po prostu taką szybką regenerację. O, Alastor. Taką szybką regenerację many, że aż po prostu widać, jak rośnie. W oczach aż rośnie, po prostu. No. I tu właśnie mamy ten Rings, który właśnie dał nam duszę odpowiednią. I tu mamy Hipogryf. I teraz możemy sobie latać. Idziemy dalej. No, ci, którzy grali w Castlevanię. O, kolejna dusza, którą ciężko zdobyć.
Jeszcze tego by mi brakowało, żeby ten serduszkowaty stworek dał mi duszę, to już bym nie wiem. Aż szkoda by było teraz przejebać. Bo aż dostałem chyba 4 nowe dusze. Dajesz, chodź tu. No i sami widzicie, z takiego czekania już sobie podleczymy jakieś 10 punktów życia. A każdy punkt się liczy. Życia. O. Ice cream. I teraz tak, nie wiem czy po tej stronie nie można zdobyć tego pierścienia. Ale musimy spełnić taki warunek. Nie pamiętam jaki. Albo musimy skończyć grę. Albo zdobyć wszystkie dusze. Ale nie pamiętam co to było. O, na tego trzeba uważać. Bo on przyzywa stworki. I najlepiej jego najpierw napierdalać. No. Aguni robi swoje. Rozpierdala atmosferę. A może tutaj była właśnie nie, chyba tam, gdzie mówiłem, z tym pierścionkiem. I sami zobaczcie, ile już obrażeń zadajemy takiemu Final Guardowi, który nie ma żadnych słabych punktów. I który dał nam w miarę przyzwoitego expa. O, to jest... Co to jest? Bo nie pamiętam. O, przez kurwysyn. To jest Malachi. O, coś tu strzela. A, to jest kurwysynu. O, to był cios poniżej pasa. Wstydziłbyś się. Przynajmniej wiemy, jak daleko mamy iść ponownie. I tutaj gdzieś są jakieś... Nie wiem, co to jest. To jest kolejny z tych latających Malakoda. No, teraz już nie muszę używać nietoperza, ponieważ potrafię latać. To już jest takie prawdziwe latanie. A wy widzicie już sobie czekającego bossa. O, w sam raz, level up. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z tą umiejętnością. Tą właśnie. Teraz tak, duszę. Nie, raczej nie będę używał duszy śmierci ani nic. Mam nadzieję, że w miarę to będzie jako tako walka. A zresztą ta dusza, którą mam, to jest taka, wiecie, że jeśli używamy supermoc, to jesteśmy odporni. I to jest konik polny, który się nazywa Abaddon. I właśnie o tej supermocy mówiłem, gdy robi ten właśnie atak. I wtedy niszczymy koniki polne. Aj, dostałem. Aj. Ach. To jest nieuczciwe. Kurwa. I dostałem. Ach. No i zobaczcie, przeleciał sobie jeden. No, super.
Czy mi się uda? Powinno się udać, bo ja nie będę używał leczenia. Oczywiście, że się nie udało.